Witam Państwa, Izabela Litwin. Dzisiejszym moim gościem jest ktoś, kogo już Państwo znacie. Jacek Miło mi. Andrzej Rosakiewicz. Miło mi, dzień dobry Państwu. Witaj Jacku. No, dzisiejszy temat jest bardzo trudny, ale ja myślę, że przedstawimy to naszym słuchaczom w sposób tak przystępny, jak to jest tylko możliwe. O czym chciałbyś dzisiaj mówić, bo to na pewno będzie temat fascynujący. No, temat jest rzeczywiście trudny, ale o najtrudniejszych rzeczach można mówić językiem naturalnym, który jest zrozumiały dla każdego i właściwie no, tego brakuje w wielu rozmowach, w wielu takich publikacjach naukowych czy popularno nawet naukowych. A dzisiaj będziemy rozmawiali o monetarnej sytuacji Polski, w ogóle o ustroju monetarnym, jaki panuje w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo on generalnie dominuje w świecie. Też, no to jest prawda? Taki światowy system, tak? Tak, światowy system, który generalnie polega na zadłużaniu, prawda? I będziemy mówić na ten temat. No, krótko przedstawić jakby no, sytuację, w której jesteśmy, ale to już naprawdę tak tylko w dużym skrócie i po to, żeby skupić się na tym, jak z tego w ogóle wyjść. Wyjść, tak, bo ponieważ, jesteśmy bardzo zadłużeni, prawda? Tak, jesteśmy bardzo zadłużeni i to jest kompletne nieporozumienie, a w zasadzie jest to efekt takich dosyć cynicznych działań ludzi, którzy czerpią zyski z tego właśnie zadłużenia, które jest zadłużeniem tak naprawdę fikcyjnym. Fikcyjnym. Ja używam tutaj słowa dług rzekomy. A, bardzo, bardzo takie trafne określenie. Tak, dług rzekomy i ten dług rzekomy też no, definiuje w opozycji do takich długów rzeczywistych, bo wiadomo, że ludzie też posiadają długi rzeczywiste, prawdziwe, tak. Ale to jest niewielki procent w ogóle i to marginalne są zjawiska. Natomiast dług rzekomy, no to jest to najważniejsze nasze zadłużenie systemowe. O którym wszyscy wiedzą, nad którym wszyscy płaczą i wcale pytają, skąd wziąć te pieniądze. Tak, właśnie nawet ten zegar, prawda, który nam mierzy w Warszawie na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Jerozolimskich, to też jest, to właśnie on pokazuje ten dług rzekomy, który my mamy podobno spłacać. Podobno mamy spłacać. A powinien być zerowy, prawda? Powinien być w ogóle po prostu umorzony jako dług fikcyjny, fikcyjny. No, bo to jest fikcja. No właśnie. Bezprawna fikcja. Bo słuchaj, no, trzeba by powiedzieć o tym, że jesteśmy krajem naprawdę bogatym generalnie, prawda? Więc co prawda od strony pieniężnej jesteśmy zadłużeni, tak jakbyśmy byli biedni, a przecież Polska de facto jest krajem mlekiem i miodem płynącym. Jest krajem położonym wspaniale, dokładnie, prawda? W środku Europy. Jest krajem, który właściwie posiada wszystkie możliwe dobra, wszystkie kopaliny i tak dalej. I jesteśmy krajem, który może być całkowicie samowystarczalny. Więc wydaje mi się, że choćby z tego powodu nie powinniśmy mieć długów, prawda? No oczywiście. I gdybyśmy byli właściwie rządzeni przez właściwych ludzi, nastawionych patriotycznie, no to byśmy byli nadal potęgą europejską, można powiedzieć. No jednym z najważniejszych państw, tak jak to było w wiekach poprzednich, prawda? No. Właśnie. I ku temu powinniśmy zmierzać. Natomiast ponieważ jesteśmy właśnie tak bogaci, no to zawsze takie kraje bogate są łakomym kąskiem. Tak, i one się borykają niestety z agresywnymi sąsiadami, którzy pragną tym zawładnąć, prawda, tym bogactwem, przejąć je, tak. Zdobyć tereny, zdobyć kopaliny. Majątek. No i rzeczywiście, no i stosują no, metody wszelkie, prawda? Od bezpośredniej akcji militarnej, aż po podstęp prawny, tak. po umowy międzynarodowe, po podpisywanie jakichś zobowiązań o współpracy przyjacielskiej, tak. Która później tak naprawdę zamienia się. A skończy na praniu mózgu podstawowego obywatela, tak, prawda? Każdego dokładnie. Z nas, bo pranie mózgu bardzo jest skuteczne. Dokładnie tak. No, w tej chwili ze socjotechniki związane właśnie z kształtowaniem umysłów są najważniejszym, tak wojna informacyjna, bo to tak się nazywa, jest takim najważniejszym orężem.
Równocześnie, prawda, nasza nauka, szczególnie ta nauka, która rozwijała się w okresie międzywojennym, ona stawia nasze właśnie nauki społeczno-ekonomiczne na bardzo wysokim szczeblu plasuje i uważam, że powinniśmy być dumni z tego, co osiągnęliśmy w okresie międzywojennym. Musimy pamiętać, że szkoła lwowska była podstawą stworzenia szkoły austriackiej, o której teraz wszyscy mówią, że to Mises i tak dalej, a to przecież jednak korzenie były w Polsce. To samo ta szkoła, na której ty się opierasz, o ile ja wiem, prawda, czyli szkoła krakowsko-warszawska profesora Zdziechowskiego, prawda? Tak. Która znowu mówi nie o parytecie złota, tylko o parytecie gospodarczym, no tak, to też jest właśnie nasze osiągnięcie i my po prostu za mało jesteśmy dumni z tych naszych osiągnięć. I tym osiągnięciem w ogóle wyprzedziliśmy całą ekonomię światową, bo Zdziechowski tę swoją teorię sformułował już w latach 20. Więc właśnie o tym mówię, że to jest. A to najbardziej znany przełom taki keynesowski na zachodzie, no to już były lata 30, prawda? No, związane z wielkim kryzysem. Także no to wszystko to Polacy zawsze byli taką naprawdę elitą i w czołówce światowej i w zasadzie no powinniśmy do tego dążyć, żeby to odbudować, a mamy ku temu potencjał, bo potencjał intelektualny w narodzie polskim jest olbrzymi. Tak, a właśnie, i to widać na każdym kroku. A ty kontynuujesz tą szkołę Zdziechowskiego, prawda? No i ja uważam Zdziechowskiego za takiego swojego mistrza duchowego w ekonomii. No on ma tak, on też pisze tak pięknym językiem, że po prostu inni ekonomiści powinni tylko pozazdrościć mu tej umiejętności. Dlatego myślę, że teoria, o której dzisiaj będziesz mówił i te programy, które opracowałeś, są właśnie oparte na polskiej nauce, na polskich korzeniach i tym bardziej będą interesujące dla naszych słuchaczy. Tak, a jednocześnie są kompletnie sprzeczne z tą ekonomią w wydaniu anglosaskim. Obowiązującą dzisiaj. I są sprzeczne z tym stanem wiedzy, jaki obowiązywał no, na Zachodzie od 200 lat, w Polsce praktycznie no, od 20-30, ale oczywiście wcześniej jeszcze w edukacji też był zakorzeniony. Także no, dzisiaj jest tak, że te tradycje są praktycznie często nieznane nawet profesorom. No ja zadawałem, właśnie. Chyba nawet o tym mówiłem tutaj u was, ale kiedyś zadawałem takie pytanie profesorom, czy ekonomii, oni znają, tak? Tak, ekonomii, czy oni znają Zdziechowskiego, a oni powiedzieli, że nie znają. No właśnie. Także no, Zdziechowskiego muszą się nauczyć. No Zdziechowski to jest takie polskie nazwisko. Jak nie brzmi anglosasko, no to już nie można się tego na tym opierać, prawda? Tak. Bo to jest taki nasz kompleks. Tak, no a cytować będziemy tylko tych anglosaskich autorów. Tak, no i tych, jeszcze to się właśnie wiąże też z taką walką polityczną, bo ta ekonomia anglosaska, czy ta szkoła austriacka, prawda, tak. Później jak ona została już przetworzona, no to co się stało takim elementem tej właśnie walki informacyjnej i elementem no, takiej... można powiedzieć agresji intelektualnej wręcz, prawda? Pozbawiania ludzi zdolności do kreatywnego myślenia. No to przejdźmy wobec tego do diagnozy. Jak w tej chwili wygląda sytuacja i czy możemy z niej wyjść? Tak, no wyjść jest zawsze wiele. No to wobec Bruno tego Schulz, podaj najprostsze. Bruno Schulz, prawda, miał takie piękne powiedzenie na ten temat, że każdy zamknięty pokój ma bardzo wiele drzwi, które można otworzyć. Wystarczy je sobie tylko zainsynuować. Czyli trzeba tak, stworzyć przekonanie, tak, tak, że one są. Wyobraźnie. Tak. W ogóle wyobraźnia w ekonomii jest szalenie ważna, szalenie istotna, ponieważ to ona daje taki asumpt do tego, żeby wyobrażać sobie inne możliwości niż to, co jest. Kiepski ekonomista poprzestaje na tym, co jest. Nauczył się i tak, idzie tym torem. I idzie tym torem i mówi, że nic innego być już nie może, bo to już jest tak. I to jest, on się uważa za realistę. A w rzeczywistości jest tak, że właśnie w ekonomii, która jest sferą ludzkiej twórczości, ludzkiego działania, najważniejsza jest wyobraźnia,
i intencja, która jej towarzyszy, bo wyobraźnia sama w sobie jeszcze, to jeszcze za mało. To jest warunek konieczny. Trzeba umieć sobie wyobrażać inne możliwości i inny sposób organizacji życia zbiorowego, a ważna jest też intencja, czemu to ma służyć. Czy to ma służyć dobru wspólnemu, dobru narodowemu, czy to ma służyć wzrostowi wybranym... wskaźnikowemu. Tak, albo wybranym jednostkom, albo wręcz takiemu prymitywnemu pojmowaniu indywidualizmu, że to ma służyć mi, mojemu zyskowi. Ma tylko mnie wszystko. Jednemu, tak. Tak, i to ta magia Adama Smitha wciąż obowiązuje niestety, tak. Którą on zaszczepił w tej ekonomii. Tak, jeszcze te instytuty mamy nawet już, bo ku czci, prawda, i wciąż no, to jest dla mnie najbardziej dziwne właśnie, że tacy kiepscy ekonomiści jak Smith doczekali się takich tak, instytutów. Prawda? To też jest forma walki informacyjnej, także tak? Nagrody Nobla. Nagrody Nobla wyraźnie wskazują na wspieranie, w ogóle sama koncepcja tej Nagrody Nobla, bo to nie jest nagroda fundowana przez Komitet Noblowski, tylko przez Bank Szwecji. No i to jest właśnie nadużycie. Jeszcze w dodatku z odsetek, prawda, i ze spekulacji, tak, bo to przecież rosną te pieniądze dzięki spekulacjom. I to głównie się daje tym ekonomistom, którzy najbardziej się zasłużyli w tym utwierdzaniu tej anglosaskiej ekonomii. Że jest wspaniale i nic zmienić się nie da. Tak. Że no co to... prawda jest, ma to swoje wady, ale jest to wpisane w system i trzeba być cierpliwym, przejść te kryzysy i znowu wrócić do początku. To ma swoją historię taką, jakby choćby ten skrót TINA, prawda? There is no alternative. Że po upadku komunizmu już nie ma innej alternatywy. Nie. Jesteśmy wszyscy skazani na kapitalizm, na neoliberalizm i na władzę rynków finansowych de facto, prawda? Bo tak to jest w tej chwili. No, Musimy wrócić do tematu. Tak. Zacznijmy może już merytorycznie i będziemy mówić tutaj o reformie ustroju monetarnego. Ja to też nazywam etapową zmianą, bo ponieważ reforma tutaj nie jest właściwym słowem, ponieważ tego systemu się nie da zreformować. On właśnie wyraźnie dąży do swojego upadku, do swojego kresu, w totalnej takiej niesprawiedliwości społecznej. Więc tak naprawdę musimy go stworzyć na nowo. A dlaczego etapowo? A etapowo dlatego, że trzeba zrobić pierwszy krok i no zawsze się, nawet idąc w innym kierunku, się jednak tworzy pewne kroki, a tutaj one mają uzasadnienie. Ten pierwszy etap, będę o tym mówił, to dotyczy po prostu wyjaśnienia pewnych zależności, które wynikają z interpretacji prawa. W tym przede wszystkim z interpretacji konstytucji, która akurat pozwala nam to wszystko osiągnąć i ta zmiana ustroju monetarnego wcale nie wymaga zmiany konstytucji, co ja twierdzę bardzo mocno. Od lat. Tak. Od lat. I ponieważ wszystkie nieporozumienia, jakie na ten temat powstały w związku z interpretacją konstytucji zawartą w ustawie o NBP. A ustawę można zmienić już w normalnym trybie głosowania. Nie jest to zmiana konstytucji, która jest znacznie trudniejsza, prawda, do przeprowadzenia. No tak, ale zasłanianie się tym, że konstytucja nie pozwala, też nie jest słuszne, dlatego oczywiście, że przecież nie jest to my słuszne, tworzymy ale, prawo. Ale, tak, ja wiem, ale tutaj jakby chcę podkreślić, że jest to tym łatwiejsze, że nie wymaga nie narusza, wcale tego. Nie narusza konstytucji. Bo ludzie uważają, że jak już trzeba zmienić konstytucji, to oni już są bezradni. No tak. Więc ja to staram się zniwelować to takie myślenie, mówiąc, że nie potrzeba zmienić konstytucji, wystarczy ją poprawnie zinterpretować, choćby w ustawie o NBP, no, żeby wykreślić tam te wszystkie nieprawdziwe, krępujące nas. Tak, nieprawdziwe zapisy, które w ogóle nie są zawarte w więc konstytucji. Co jest wadliwego w tych zapisach? Ale to jest etap już taki, pierwszy. Powiem,
realizacyjny, bo tak to zaczniemy od końca. To dobrze, bo ten etap realizacyjny miał być w ogóle trzeci, prawda? No jako dobrze, no to zacznijmy od początku. Zacznijmy w ogóle od sprostowania samych pojęć, prawda? Od takiego uporządkowania, no wręcz definicji, co może no być trudne dla osób, nieprzygotowanych, które nie znają ekonomii, prawda? I nie są nieprzygotowane. Ale może warto o tym powiedzieć, prawda? Bo no mamy przede wszystkim to pojęcie ustrój monetarny, prawda? To już może być pewne nieporozumienie. Pewne pytanie, co to w ogóle jest, prawda? Ten ustrój monetarny. Tak. Więc jest to po prostu, no ja to tak określam, prawda? Że jest to zbiór zasad oraz obyczajów przede wszystkim, bo to są obyczaje, a za nimi także idą przepisy prawne, czyli obyczaje i przepisy prawne dotyczące właśnie prowadzenia rozliczeń finansowych w całej wspólnocie, w państwie, w społeczeństwie i ten między ustrój, ludźmi. Tak, między ludźmi. I ustrój monetarny można opisać przez takie pięć jakby dziedzin, które są no, w każdym z nich zazwyczaj zawarte i powinny być analizowane bardzo precyzyjnie. I pierwszym to jest w ogóle podstawa, prawda, czyli emisja pieniądza. Wiadomo, że pieniądz się emituje. Dzisiejsza ekonomia stara się temat emisji pieniądza traktować jako temat tabu. Tabu, bo to jest drukowanie pieniędzy, to są pieniądze, które doprowadzą do inflacji i w ogóle tak. Słowo emisja występuje w tym obecnym systemie w zupełnie innym znaczeniu. I jako emisja na przykład obligacji, czyli papierów dłużnych. Tak. No i to już jest właśnie ta patologia pierwsza. Czyli pierwsza rzecz, emitowanie pieniędzy. Druga sprawa, która się z tym bezpośrednio wiąże. Sprawa własności, tytułu własności do tych emitowanych pieniędzy. Całkowicie w ekonomii liberalnej zafałszowana. Jest to po prostu no, aspekt prawny ekonomii. Kompletna fikcja, która powoduje, no wszystko to się oczywiście służy swoim celom, o których będziemy mówić. Punkt trzeci. Pokrycie w dobrach konsumpcyjnych. Wiadomo, że w normalnym systemie takim finansowym pieniądz to jest po prostu bilet na konkretne dobra. Tak. Czy to będą towary, czy to będą usługi, czy to będą prawa. Świadczenia, tak, czy to będzie no po prostu, no jest to jakieś dobro. Jakieś dobro, prawda, wyprodukowane i obecne na rynku. Jest to bilet do zakupu tego. Pieniądz ma tym się różni od takiego biletu do kina, że jest wykorzystywany wielokrotnie. To też ma swoją specyfikę, prawda? Bo do kina też kupujemy bilety, ale tylko na jeden do seans. I tylko do kina, tak. No i kwestia oczywiście z tym związana, z tymi wszystkimi rzeczami, prawda? No to zasady dystrybucji pieniądza w społeczeństwie, które mogą być bardzo różne. Bardzo różne. Wcale nie musi być tak, że pieniądze mają dostawać najbogatsi tytułem oprocentowania od swoich wysokich kont. No bo tak jest obecnie, prawda? No tak, bo to jak ci, już się ma pieniądze, ci, którzy to mają mrożą. Miliony, dostają setki tysięcy. Ci, którzy mają setki milionów, dostają już jeszcze, prawda, więcej. A ci, którzy mają zero, zostają z zero. Mniej niż zero, bo są zadłużeni, tak? Zazwyczaj tak się kończy to. Tak. No i sprawa później regulacji zależności ilościowych, która wynika właśnie z tego, że ten pieniądz nie jest jednorazowym środkiem płatniczym. Tylko krąży. Tylko krąży. Jest to obrót pieniądza. Tak. I poprzez to, że on jest wykorzystywany wielokrotnie, no to i ta relacja do dóbr obecnych na rynku tych dóbr konsumpcyjnych wymaga tego, żeby tu dokonywać pewnych wyliczeń i przewidywań. Tak, i pewnych takich operacji no, dostrajających, prawda? Żeby nie było za dużo ani za mało. Bo nieprawdą jest, prawda, to, co jakby jest zawarte, no w zasadzie jest to zawarte w treści tej, na przykład tej koncepcji Douglasa, znanej skądinąd, prawda, że suma środków finansowych musi być zawsze równa sumie ilości towarów na rynku. Tak nigdy nie jest. Tak nigdy nie jest. Bo gdyby tak było,
pieniądz musiałby być unieważniany po każdej transakcji i potem produkowany od nowa, łącznie z tym dobrem. I tak u Douglasa jest, ale jest to taki moim zdaniem obraz, który ogranicza bardzo tą teorię i sprawia, że ta teoria nazywana jest często teorią utopijną. No ona troszkę już się też postarzała, ta, prawda? Tak, ona już ma swoje prawie 100 lat, więc już ma prawo się zdezaktualizować. Trzeba ją rozwijać dalej. I to temu właśnie służy. Ale tu się opieramy generalnie w ogóle na takim przekonaniu, że ekonomia jest jedna, są tylko różne teorie, a zawsze trzeba z nich wyciągać tylko prawdę i tylko tę prawdę, która służy tym dobrym celom i dobrym intencjom. Prawdziwym. Prawda? No i dochodzimy właśnie do celów ustroju monetarnego. Jakie to powinny być cele? My mamy cele bardzo precyzyjnie określone właśnie w konstytucji naszej. Mamy pierwsze cztery artykuły naszej konstytucji, to są takie artykuły ustrojowe, które precyzyjnie określają, czym Rzeczpospolita jest i być powinna dla narodu, dla wszystkich Polaków, prawda? I te dwa pierwsze choćby artykuły, to dotyczą dokładnie właśnie celów ekonomii też. Czyli celu gospodarowania. Tak, wytyczają te właśnie zasady metaekonomiczne, czyli do czego ekonomia powinna zmierzać. No i tutaj mamy, więc tam jest napisane, że ekonomia powinna zmierzać do bogacenia korporacji, tak? No właśnie, nie powinna, odwrotnie jest. Artykuł pierwszy, bardzo proszę, cytuję. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. No proszę. A nie korporacji, nie korporacji zagranicznych. Nie. A nie zagranicznych myślałam, korporacji. Myślałam, że to jest wszystko już korporacyjne. Tak. Poza tym, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. No proszę, sprawiedliwość społeczna, prawda? Wydawało mi się, że to tylko w socjalizmie była, tak. A mamy to w konstytucji. I to są zasady ustrojowe konstytucji, tym Polska powinna być i zgodnie z literą prawa tym jest, a zgodnie z praktyką wcale nie jest, prawda? Jest wręcz odwrotnie. Inną zasadę tą metaekonomiczną, inne cele ma ekonomia liberalna, ponieważ ekonomia liberalna opiera się na magii prowadzonej przez pana Adama Smitha, prawda, że dążąc do zysku własnego, przyczyniasz się do dobra ogólnego, prawda? Jest to takie też wizualizowane, jest to obecnie coś się na przykład nazywa czymś takim, co też na przykład Staszek Adamczyk, on to cytował niedawno, że przypływ podnosi wszystkie łodzie, prawda? A z kolei ekonomiści i intelektualiści zachodni używali takiego terminu, że bogactwo skapuje. To była taka teoria drop down, że bogactwo skapuje od tych najbogatszych do tych najbiedniejszych. W rzeczywistości wcale nie skapuje. A jeszcze dodatku nie skapuje. Odwrotnie, wręcz odwrotnie jest. Najbiedniejsi składają się na ten majątek Coraz większy majątek tych najbogatszych. Ponieważ oni właśnie swoimi płaconymi podatkami, między innymi pracą, która nie jest wynagradzana jak należy. Tak. Oczywiście i tak dalej. Całym swoim wysiłkiem, ale także i podatkami. I odsetkami. Oni spłacają bogatą. Tak, tę oligarchię finansową, prawda, właścicieli banków, akcjonariuszy banków. To oni fundują im to bogactwo. Czyli jest zależność zupełnie nie drop down, tylko raczej ruch taki wstępujący od góry, prawda? Że to bogactwo paruje od tych najbiedniejszych do tych najbogatszych. No to gdzie ta sprawiedliwość społeczna? No nie ma, nie ma. A nie ma. Nie ma. W liberalizmie nie ma sprawiedliwości. Rozumiem, ale za to jest dobroczynność. W liberalizmie jest napisane tak, że sam się na to wszystko zgodziłeś, jeśli podpisałeś na przykład umowę kredytową i musisz się do tego dostosować. A jak nie spełniasz, to w takim razie możesz zostać wykluczony, prawda? No to... Przychodzi komornik, zabiera niespłacone mieszkanie, ale o tym będziemy mówić. No to jest po prostu teoria pana Petru i tak właśnie. Jak się sprawdziłeś, to ci będzie jeszcze lepiej. Jak się nie sprawdziłeś, to spadaj na dół. No i tutaj można byłoby też przytoczyć na przykład taką rzecz jak definicję pieniądza, prawda?
gdzie ta oficjalna obecna definicja pieniądza określa, że pieniądz to są właśnie monety, banknoty, a także wszystkie depozyty emitowane przez banki komercyjne. I tutaj jest też zafałszowanie olbrzymie, ponieważ wrzuca się do jednego worka taki, powiedzmy, no pieniądz, tradycyjny pieniądz narodowy, jak monety. Wyemitowany. Tak, i banknoty. Jak i długi, które są kreowane przez banki. Bezpodstawnie zupełnie, ale o tym będzie jeszcze mowa może bardziej w innym punkcie. W każdym razie taka definicja pieniądza jest niespójna. Ona myli, bo ta część tych depozytów dłużnych, które są kreowane przez banki, to są po prostu długi. Pytanie jest też takie, czy banki mają prawo do takiej emisji tych długów. Ja uważam, że nie mają i coraz więcej ludzi się przychyla do tego zdania mojego, prawda? Ale ogólnie, działają legalnie. Ale ogól tak, no bo oni sobie zapewniają też legalność. Z drugiej strony z tego wynika, że pieniądz jest, ma dwojaki charakter, prawda? Bo jest jeden pieniądz, który jest wyemitowany, prawda? I to jest pieniądz realny, który krąży w gospodarce, ale ten drugi pieniądz, który tworzą banki, który jest pieniądzem dłużnym, czyli pieniądzem, który zostanie zarobiony w przyszłości, on też krąży, ten pieniądz, prawda? I to jest właśnie takie, że jak gdyby pieniądz rzeczywisty i pieniądz przyszły, który dopiero ma powstać, jak gdyby, one wszystkie mieszają się ze sobą. Tak, no i bo one są w ogóle wymienialne na siebie. No znaczy, właśnie, znaczy ten pieniądz dłużny bankowy, jest sprzedawalny. Ten pieniądz bankowy jest wymienialny na ten pieniądz tradycyjny. No właśnie. De facto i w tej chwili takiego... jest jeszcze gorzej, jeszcze ponieważ gorzej. W tej chwili no już pieniądz ten tradycyjnie nazywany narodowym, prawda, banknoty i monety, on też jest emitowany na podstawie zamówień tych banków komercyjnych i pod ich potrzeby i on jest po prostu inną formą też długu. Generalnie banki te zdobyły po prostu kompletny monopol na emisję pieniądza. Tego narodowego, realnego, tych banknotów, prawda, i monet. To jest też bardzo ważne, że ten pieniądz dłużny zdominował. To potwierdza ten raport, prawda, który zamówiony był przez rząd Islandii. Potwierdza właśnie tą tezę, którą w tej chwili wygłosiłeś, prawda? To też jest tak. Oczywiście. No i oczywiście trzeba tą definicję poprawić, prawda? Czym naprawdę jest pieniądz? I ta właściwa definicja, którą ja napisałem, to jest po prostu coś takiego, że pieniądz pełnowartościowy, nie będący długiem i nieoprocentowany środek płatniczy, mający pokrycie w wytworzonych dobrach konsumpcyjnych, uprawniający do ich nabywania, płacenia podatków i innych należności, emitowany zgodnie z zasadami monetyzacji gospodarki, występuje w formie bilonu, banknotów i depozytów tworzonych przez suwerenny Narodowy Bank Centralny. No, definicja taka długa i taka skomplikowana, że odsyłamy Państwa do artykułu, który będzie załączony do naszego spotkania. Jest mniej wiele tutaj. Ale my mniej więcej już wiemy, o co chodzi. Ale główna zmiana polega na tym, że Bank NBP, który obecnie jest w tej chwili, no jest tylko jakimś takim kantorem wymiany walut i zadowala się jakimiś niewielkimi zyskami z tej wymiany, de facto odzyskuje swoją pozycję konstytucyjną i przywracamy mu monopol na emisję suwerennej narodowej waluty, która nie jest długiem. Jest po prostu monetyzacją naszej pracy, czyli wyrażeniem w formie pieniądza naszego wysiłku, naszego prawa do tego, co możemy pobierać z tego rynku, jednocześnie prawda? Jednocześnie jest on też potwierdzeniem też naszego prawa własności do tego pieniądza. Bo banki te komercyjne, one sobie uzurpują to prawo do własności tego pieniądza. Tak. A w rzeczywistości nigdy go nie dostały legalnie. Nigdy. Zawsze to było oszustwo. Czy to będzie Bank Anglii, czy to będzie Fed. Tak. Zawsze to było oszustwo.
No i wszystkie banki komercyjne, bo wiadomo, to tworzą, a potem biorą z tego odsetki, chociaż niczego nie udostępniają tak naprawdę. Tutaj już nie będziemy mogli tam bardziej w to może wchodzić, ponieważ... Już wiemy, jaka jest sytuacja. Ponieważ no, czasu by nam zabrakło. Tak, bo, tylko przejdźmy do tych etapów. Tak. No i bo tu jest jeszcze cały rozdział dotyczący właśnie jak to wszystko dzielić. Może wspomnę tylko, to może już przy okazji tych etapów. Bo rzeczywiście tutaj przejdźmy do tego, jak to w ogóle zmienić, prawda? Właśnie, bo to jest bardzo ważne, to jest podstawa. Bo ludzie uważają, że tego w ogóle się nie da zmienić, nie można tego zmienić. Bo to jest prawo boskie. No, że jest to prawo między innymi, prawda, zapisane w Konstytucji, więc w ogóle, cóż to, po prostu nie do ruszenia. No, wiesz, główny argument to jest taki, gdyby to było takie proste, to już by gdzieś na świecie było. Nigdzie na świecie, to znaczy tak musi być. Ale już niektóre państwa poczyniają, prawda, i była o tym mowa. Nawet w poprzednich rozmowach, prawda? Tak. Że Rosja, Chiny, że coraz więcej państw. Wcześniej Islandia, jeszcze wcześniej pewne działania i w Brazylii, w Argentynie, na całym świecie, prawda? Ludzie starają się z tego wyjść. Mhm. W tej chwili jest w takiej najbardziej dramatycznej sytuacji jest Grecja, która powinna wrócić do swojej drachmy to na pewno i powinna wrócić do swojej zasady wstrząśnięcia długów, jaką dokonał Solon w V wieku przed naszą erą. Tak, o czym mówiłeś już, tak. Z tym, że to był dług wewnętrzny wtedy, no to było trochę łatwiej. A teraz mają trudniejszą sytuację, ale nie jest to bezpodstawne. Tak, beznadziejne. Nie jest to tak, bez szans. No i tak, etapem pierwszym jest po prostu powrót do tych właściwych, do tych zapisów konstytucyjnych, takich, jak one występują w Konstytucji, a nie w ustawie o NBP. Czyli przywrócenie NBP roli suwerennego. Bo my mamy w artykule Konstytucji 227, prawda, w paragrafie pierwszym, że centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski, jemu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza i realizowania polityki pieniężnej, prawda? I że Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. I to jest wszystko bardzo dobrze napisane. Jasne, czytelne. Więc pierwszy etap mamy za sobą. Tak, i to jest nasza podstawa, na którą trzeba się powoływać. To zostało w ustawie o NBP kompletnie wypaczone. Zostało wprowadzone taka interpretacja i takie zapisy, gdzie zasada emisji pieniądza została zamieniona na działania stabilizujące ceny. Tak, właśnie. W ogóle cel inflacyjny jak gdyby jest nadrzędny nad wszystkimi innymi celami, prawda? Istnienia NBP. No i to jest dokładnie ten błąd. Tak. Także o tym zapomnijmy. Pierwszy etap mamy za sobą, drugi etap. No jest zmieniliśmy sposób myślenia naszych obywateli. Drugi etap. Nie. To za to wcześnie. Za wcześnie? Na tym się jeszcze niestety nie kończy. Mhm. Bo to jest tylko ta jedna sprawa. Druga sprawa jest oczywiście taka, że zwolennicy tego, że tego się nie da zmienić, powołują się na coś takiego, prawda, że źródłem prawa w Polsce jest nie tylko konstytucja, ale także umowy ratyfikowane przez Polskę, prawda? Przede wszystkim umowa lizbońska. I te umowy wręcz są artykuły, prawda, tam artykuł 90, proszę. Że umowy międzynarodowe stoją ponad naszą konstytucją. Dokładnie, tak. Tak, i to jest niestety tragedia, Że Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organowi międzynarodowemu kompetencje organu władzy państwowej w niektórych sprawach. No i to powołują się na to i jednocześnie nadużywają tego. Tak, to jest tragedia. Ale to też nie jest koniec, ponieważ właśnie w artykule 89 Konstytucja przewiduje możliwość wypowiedzenia takiej umowy.
Ale to się już pomija, prawda? To się pomija, ale my właśnie możemy z tego skorzystać. No możemy wypowiedzieć zawieramy te umowy. Zawieramy umowy i wymawiamy, oczywiście. Wypowiadamy Konstytucja umowy, tutaj tak. Dokładnie to określa. Nawet te zawarte umowy możemy wypowiedzieć, nikt nam tego nie broni. Możemy to wypowiedzieć i wręcz nawet Konstytucja formułuje nam dokładną przyczynę wypowiedzenia. W punkcie 4 pod artykułu 89 jest to dokładnie podane, że kiedy możemy wypowiedzieć. Kiedy mamy do czynienia ze znacznym obciążeniem państwa pod względem finansowym. No proszę. Czyli jest dokładnie sprecyzowane. A więc wypowiadam umowę w sprawie spłacenia długu, bo to jest za bardzo obciążające nasze państwo. Nie, przede wszystkim w sprawie uwolnienia naszego systemu finansowego od presji tych wszystkich umów. Tak, zawartych poprzednio. Poprzednio, bo do sprawy długów to jeszcze wrócimy. Wrócimy, oczywiście. To wszystko jest po kolei. Bo każdy kroczek jest tutaj takim krokiem wyważonym. Żeby to nie było tylko takie myślenie. No, wybiegające, oderwane od rzeczywistości. Wszystko ma swój konkretny porządek, cel. Trzeba tak działać. No. Wrócić do właściwej interpretacji, wypowiedzieć umowy i potem dalej. Jedziemy dalej. Jak już wypowiemy te umowy, prawda, no to mamy etap drugi. A teraz mamy i ten drugi. Etap drugi to jest po prostu przeprowadzenie zaległej, należnej nam emisji. Aha. Ponieważ polskie państwo nie prowadziło emisji pieniądza od bardzo wielu lat, praktycznie od lat początku transformacji, prawda? Tak. Aż do dzisiaj nie prowadzi tej emisji pieniądza. Ja policzyłem tutaj, prawda, tą kwotę należnej emisji zaniedbanej, która nie została dokonana za lata od 1996 roku do 2013 i to wychodzi około ponad 300 miliardów złotych, prawda? I tej emisji nie dokonano. Zamiast tego zaciągano długi. Dlatego my w tej chwili mamy tak wielkie, niebotyczne długi, ponieważ zaciągaliśmy oprocentowane długi, które się pomnażały, a własnych obywateli, prawda, państwo nie wynagradzało należną emisją. Tak. Ponieważ my żeśmy pracowali i de facto często było tak, że pieniądze na nasze pensje szły z kredytów i były długiem, stawały się długiem. Tak. Poprzez na przykład długi przedsiębiorstwa, później też poprzez różne nasze zobowiązania, też i dług wewnętrzny. Tak. Wszystko przez taką pętlę. Tak. Ale chcę powiedzieć, że emisja jednak następowała cały czas, tylko że ta emisja nigdy nie trafiała na rynek, ponieważ jeśli zachodni inwestor chciał nabyć złotówki, a miał to prawo, bo przecież to było na rynkach, prawda, i wpłacił na przykład euro czy dolarami, to nasza rezerwa walutowa się zwiększała i pod tą rezerwę były emitowane te środki, jakkolwiek one emitowane były tylko nie w formie gotówkowej, tylko elektronicznej, prawda, ale ponieważ one pozostawały własnością tego, który kupował, czyli tego spekulanta, więc one na rynek nie trafiały, więc ta emisja była jak gdyby nie na rzecz narodu, tylko to była taka emisja wewnętrzna, która znowu z drugiej strony, jak on się zdenerwował, bo teraz na przykład bardzo kupują złotówki, prawda? Jeżeli się zdenerwują i rzucą te złotówki na rynek finansowy, no to znowu się załamie kurs złotego, bo to jest widoczna jest taka właśnie spekulacja, taki zamiar spekulacyjny. Na pewno właśnie tak było, że te operacje właśnie wymiany euro na złotówki i odwrotnie, no to służyły celom spekulacyjnym i to była spekulacja na różnicy kursów. Tak. I bywało tak że NBP tracił. No, ponosił na w 2011 roku to spadł kurs 25% w ciągu 2 tygodni, prawda? A ja kiedyś, już nie pamiętam, czy to był 2006, czy chyba 2007 rok, NBP na tej różnicy kursów stracił 12 miliardów złotych. Tak, że to po prostu i wtedy jest. W ogóle jeszcze inne straty, w sumie przyniósł stratę rzędu 15 miliardów, działalność NBP. Tak.
gdzie powinien po prostu generować zyski. Generować zyski, w ogóle tak. Powinien generować przede wszystkim pieniądze dla ludzi. Dla ludzi. A przy okazji też i zarabiać. Wtedy on, bo jego funkcją też nie jest jego zysk, prawda? Tak, jego zysk jest tylko jakimś tam dodatkowym czynnikiem. Jego zasadniczą funkcją jest dostarczenie pieniędzy społeczeństwu po to, żeby społeczeństwo mogło prowadzić swoje interesy, prawda? Dokonywać bez zadłużania się. Tak, dokonywać rozliczeń, sprzedawać, kupować. Bez zatoru płatniczego. Dokładnie. Każdy tak. Przyrost ilości towarów, nasza wydajna praca, tak. Przecież Polacy potrafią pracować i pracują no, bardzo wydajnie. Tak. No to po prostu to wszystko powinno się odbijać. Powinno się odbijać i to jest cel NBP. Jeżeli on tego nie robi, no to po prostu nie pełni swojej roli konstytucyjnej. Tak. I jego władze powinny zostać natychmiast odsunięte. No, to jest następny punkt programu, prawda? Aha, rozumiem. Trzeci etap. Etap drugi to jest w ogóle przeprowadzenie tej emisji. Emisji, no. Tak. Ja już nie mówię tutaj o losach tam, prawda, tak. Zarządu NBP, bo to zależy od bardzo wielu. Rola, tak. Tak, bo to wynika z wyniku wyborów, tak, bo to, przecież to są funkcje polityczne, nominowane. Tak. No ale mogą zostać zmienić albo ci ludzie, albo ci obecni ludzie zmienią swoją politykę. No, w co można wątpić. Ale, czyli drugi etap mamy za sobą. Ale jest to teoretycznie możliwe, prawda? Tak. Profesor Belka miał swoje różne pomysły i wiadomo, jak to się skończyło, prawda? Tak, że to wszystko było nieudane. No ale gdyby się zapoznał rzetelnie z takim programem. I teraz jest też taka sytuacja, że no przecież wszystkie te partie potrafią czytać w internecie. I te informacje od nas, które my wypracowujemy, oni włączają teraz do swoich programów. Tak. I bardzo dobrze. I z jednej strony trzeba się cieszyć, jeżeli one będą potem realizowane. Tak, tak. A jeżeli nie będą realizowane, tylko no i tylko po prostu używane jako fałszywa flaga, prawda? Tak. I tylko jako sposób na zdobycie głosów, no to przecież ludzie się i tak zorientują. Ale profesor Belka chyba rozumie wiele z tego, o czym mówisz, dlatego że czytając między wierszami jego wywiad, jaki udzielił dla Gazety on Wyborczej, po prostu nie może wszystkiego powiedzieć. Tak, tak. Ale można czytać między wierszami i wiadomo, że rozumie sytuację. Tak. No ale no. Polityka jest polityką. No właśnie. No i wtedy, jeżeli tą emisję, prawda, przeprowadzimy, no to jeszcze możemy się zastanawiać nad sposobem dystrybucji tych pieniędzy w społeczeństwie. I to jest prawda? Trzeci etap? Nie, to jest ciągle ten sam. No. Bo tutaj najprostszą rzeczą jest jakby z taką uznaną drogą, to jest dofinansowanie budżetu. Oczywiście. Z tym, że budżet w tej chwili w Polsce jest i na świecie w ogóle, przynajmniej od 200 lat, jest już kompletnie zdezaktualizowana koncepcja budżetu i trzeba ją zmienić, żeby ją dopiero wtedy ją warto dofinansowywać. Tak. Bo inaczej to po prostu kompletnie, to są zmarnowane pieniądze, jeżeli wsadzimy w ten budżet istniejący, który się opiera w ogóle na fałszywych przesłankach. Ale jest taka zasada z pewnymi uwagami, o których już też nie będzie teraz czasu mówić o tym. Ale można to zrobić. Druga sprawa, no to jest sprawa moim zdaniem takiej potrzeby niezbędnej w ogóle dla społeczeństwa polskiego, czyli likwidacja biedy. Likwidacja biedy, czyli dofinansowanie tych ludzi najuboższych. Zwiększenie tych kwot związanych z zasiłkami dla tych, żeby to minimum, prawda, podnieść to minimum. Powiedzmy, że nie z zasiłkami, powiedzmy, że jednak to nazwiemy dywidendą narodową, bo docelowo, bo to jest właśnie adresowane ku ludziom tym, którzy potrzebują już tej zmiany, natychmiast. Natomiast docelowo to oczywiście może być realizowane w formie dywidendy takiej narodowej, tego dochodu gwarantowanego. Należy się po prostu. Tak, każdy. I wtedy to w ogóle jakby zapewnia byt. No, dla tych bardziej zamożnych nie jest to znowu takie wielkie wsparcie, ale dla tych, ale wszyscy dostają równo, nie jest to, prawda, likwidujemy ubóstwo.
Tak, nie ma też. Oczywiście też to wszystko musi być rozliczane zgodnie z tym parytetem złota, z parytetem, przepraszam, gospodarczym, tak, który zastępuje nam, prawda, już dawno tak zastąpił ten parytet złota. Tak. No i czyli ta jeszcze jest taka droga, jak bezpośrednie, na przykład dofinansowywanie przedsiębiorstw. Mhm. Możemy skierować te pieniądze i do konsumentów, a także do producentów. Ale do producentów poprzez inwestowanie raczej, prawda? Nie tak, bezpośrednie dopłaty, tak, dlatego że wtedy tak on inwestuje się, a podatki jednak odbierają. Też się to wiąże oczywiście z likwidacją tej nieuczciwej konkurencji. W tej chwili mamy taką sytuację, że... No może w ogóle konkurencji... No, konkurować trzeba jakością, a nie ceną. Tak, ale trzeba zacząć od tego najbardziej radykalnego nadużycia, którym jest po prostu to, że od 20 lat firmy zagraniczne w Polsce są zwolnione z wszelkich podatków. No. I ich wtedy stać jest na tak niskie ceny. Tak. I że wszystkie te domy, wielkie domy, te centra handlowe sprzedają tanio. Tak. Dokonują transferu polskich pieniędzy, prawda, za granicę, no bo oni są zwolnieni z podatku, no, a to znaczy, polski producent... On nawet jak nie jest zwolniony z podatku, to on stosuje ceny transferowe i po prostu wychodzi na swoje. Dokładnie tak. Mhm. Więc trzeba przywrócić miejsce dla polskich producentów. Tak. I tutaj to się wiąże też ze sferą oczywiście całej polityki. Albo podatki, albo cła. Ceł nie mamy, no to w takim razie robimy to podatkami. No i teraz dochodzimy właśnie do tego etapu trzeciego. Jaki jest trzeci etap? Trzeci to jest właśnie ten postulat likwidacji długów rzekomych wobec też tych bankierów zagranicznych. Aha. Bo przecież trzeba wiedzieć, że w takiej sytuacji, jak jest Grecja dzisiaj, tak naprawdę oni chcą, znaczy ci bankierzy międzynarodowi, ta oligarchia bankowa, prawda, chce, żeby Grecy spłacali długi rzekome. Przede wszystkim odsetki, bo to są głównie odsetki. Odsetki i długi rzekome, których po prostu to nie są ich prawdziwe długi, ponieważ tamci nie mają prawa tworzyć w ogóle tych pieniędzy. Dają coś, czego nie mają. Tak, no w ogóle jest to osobna sprawa, jak w ogóle funkcjonuje pieniądz w Unii, prawda? Tak. No bo akurat Grecja już była, jest w Unii, prawda? I w tej strefie euro. A my nie, na szczęście, jeszcze nie jesteśmy i miejmy nadzieję, że nie będziemy. No, na razie nie będziemy, bo jeszcze jest majątek do sprzedania. I tutaj jest dokładnie odwołanie się do tych wszystkich też zapisów prawnych, które pokazują, że jest to pieniądz nielegalny, tworzony zazwyczaj w tajemnicy przed społeczeństwem i bez jakiejkolwiek konsultacji. System monetarny Unii jest sprzeczny z postulatami założycielskimi Unii i powinien być cały zmieniony, ponieważ w myśl systemu, tego traktatu założycielskiego, prawda, wszystko powinno się odbywać za wiedzą obywateli i jak najbliżej obywateli. A system finansowy jest z tego wyłączony i ma być całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą, informacją dla obywateli. A także nawet politycy nie powinni się zwracać z zapytaniami do tego, ponieważ to jest tak naprawdę państwo w państwie. To jest najważniejsza władza w Unii, to jest władza finansowa. Tak. I ona potem, cały Parlament Europejski, ta Komisja Europejska, która ma jedyne prawo, prawda, to wnoszenia tych do głosowania, tak, prawda, projektów. No to ona tylko realizuje te cele. To, co każą. Tak. No ale z tego wynika, że możemy w tym trzecim etapie przystąpić do umorzenia wszystkich naszych długów, zarówno długu wewnętrznego, państwowego, długów zewnętrznych, państwowych, ale czy także długów obywateli i przedsiębiorstw. No i tutaj uważam, że można pójść taką, jaka jest w Islandii, w tym raporcie islandzkim, bo tam jest wyraźnie powiedziane, w jaki sposób te długi z obywateli zdjąć. Więc można to zrobić.
No można. Poza tym trzeba się też odwoływać do tego, co tam określałem przy tej systemie monetarnym jako obyczaj. Dobrym obyczajem było zawsze darowanie długów. To się wytworzyło na przestrzeni dziejów, bo to sięga swoimi tradycjami aż Babilonii, prawda? Hammurabi czterokrotnie darował długi. Tak. Ale to jest trudne do zrozumienia dla ludzi, że można darować długi, ale to jest, bo chodzi o to, że argument, z jakim się spotykam w sytuacji, kiedy mówię, że można te długi umorzyć, to co wtedy będzie? Czy będzie inflacja? Jaki to będzie mieć wpływ? Jaki to będzie mieć skutek? A to nie będzie mieć żadnego skutku, bo de facto ani na ilość pieniądza nie ma to wpływu, ani na ilość dóbr nie ma to wpływu, tutaj, prawda? To jest tylko wirtualna... I tutaj, no jeżeli jeszcze czasu starcza i cierpliwości też słuchaczy tak? No to jest bardzo konkretny projekt na to, żeby pokazać, jak to zrobić. I tutaj jest takie pojęcie, które wprowadziłem, a mianowicie możemy przeprowadzić nacjonalizację pieniędzy, nie banków. Pieniędzy w tych bankach, czyli przejmujemy te banki. Czyli te pieniądze, które zostały wykreowane przez banki jako pieniądz dłużny i które są zapisane na kontach wszystkich producentów, usługodawców, no wiadomo, tak. Prawda? One pozostają. Tak. Nic się tutaj nie zmienia. Właściciel się zmieni, tak? Nie. Właściciel też jest ten sam, czyli ten człowiek. My tylko, dokonując nacjonalizacji pieniędzy, upraszczamy to, co nie zdążyłem wcześniej powiedzieć, że ta sytuacja własnościowa jest kompletnie zafałszowana, prawda? Sytuacja własnościowa tych nowo kreowanych pieniędzy w banku jest zafałszowana w ten sposób, że jest zdublowane prawo własności. Bank dubluje prawo własności. On dopisuje swoje prawo własności do prawa własności tego pieniądza, który wytworzył na rzecz tego producenta. Podmiotu. I ten producent, prawda, podmiot, no wiadomo, tak. On dostaje te pieniądze legalnie, zgodnie z prawem naturalnym. No bo on ma na koncie wpisaną tą kwotę, prawda? Jest to zapłata za jego wykonaną przez niego pracę. Tak. Natomiast bank nie ma nic wspólnego z wytworzonym mieszkaniem, domem, czy wyprodukowanym samochodem, czy motocyklem, prawda? Ale sobie przywłaszcza to prawo. Dubluje prawo własności do tego pieniądza. No a prawa własności nie powinno się dublować, bo co to za w ogóle metoda? Tak. I to jest genialny pomysł tych bankierów, którzy to sobie wymyślili do własnych korzyści. Tak. Ale naszą rzeczą jest wyprostować to. I to zdublowane prawo własności też wyprostować. Czyli my tylko i wyłącznie negujemy fakt, że ten pieniądz jest pieniądzem, który się bankowi należy. Czyli i to jest trzeci etap. No to jest ta trzeci etap tej walki. Tak, doprowadzenia do pokazanie, że te długi są długami, które pochodzą z oszustwa, są nielegalne. Nielegalne, więc i już to mamy jest trzeci, tak. Czyli mamy tą nacjonalizację pieniędzy, nie banków. Nie banków. Bank niech sobie zostanie. Tak. On później, po jeszcze innych zmianach, o których tam pisze, takich na przykład jak rezygnacja w ogóle z oprocentowania, tak. z lichwy, prawda, z zastąpienia bankowości tej odsetkowej bankowością bezodsetkową, która nadal może funkcjonować i może osiągać zyski, ale tylko poprzez pośredniczenie w gospodarce realnej, a nie poprzez spekulację procentową, tak, że my sobie ustalamy. Albo poprzez usługi, które... Prawda, że sobie ustalają 5% albo 120%. Bo mu się chce, prawda? Na zasadzie kompletnej samowoli. Tak. Czyli po prostu jesteśmy już na etapie zakończenia całego procesu, który doprowadza system monetarny do stanu, jaki powinien obowiązywać w tej chwili. Tak. I tutaj jeszcze bym tylko na zakończenie dodał to, że oczywiście nie jesteśmy w tych działaniach sami. Nie. Te działania są na świecie właśnie coraz częściej... Bardziej się nasilają. Tak. Podejmowane w różnych formach. A na przykład
I na przykład taką walką też z tym długiem rzekomym jest na przykład walka właśnie Grecji o nieuznawanie tych długów. Tam też jest prowadzona taka takie międzynarodowi eksperci występują z pomysłami właśnie. Żeby pójść właśnie w tę stronę, o której mówiłeś. Z tym, że moim zdaniem ta koncepcja długu rzekomego jest zdecydowanie najbardziej radykalna. Tak. A te długi, których nie można, których nie powinno się spłacać i nie trzeba spłacać w wydaniu na przykład tych organizacji, no to oczywiście są takim też bardzo dobrym rozszerzeniem tego tematu, uzupełnieniem. Tak. One są rodzajami tego długu rzekomego. Muszę ci powiedzieć, że bałam się troszkę tej rozmowy z tobą, dlatego że to jest bardzo skomplikowana materia, powiedziałabym, ale muszę powiedzieć, że wyłożyłeś to w sposób tak jasny, że sądzę, że nawet nieprzygotowany słuchacz wyniósł z tego bardzo dużo. Także jest to koncepcja w całości przekonywująca, mnie przynajmniej przekonuje w całości. Uważam, że jest to naprawdę wkład w naszą naukę, wielki wkład w naszą naukę, także gratuluję ci, dla mnie to jest wydarzenie, to dzisiejsze spotkanie. Tak. No, jest to bardzo miłe, co mówisz. Tak. Dobrze by było, żeby tak było rzeczywiście. Jestem przekonana, że słuchacze tak samo będą to komentować. No oby. W każdym bądź razie ja też się bałem, bo wiem, że poprzednio, prawda, no to ta tematyka zajęła kilkanaście godzin wykładów, prawda, w szkole. W warszawskiej szkole zarządzania. Tak. To było kilkanaście godzin wykładów i tam można było to omówić. Można to wszystko też napisać, prawda? Natomiast w takiej krótkiej rozmowie, no nie wiem, tam około 40-50 minut. Popularnej. Ciężko jest to opisać. Z siłą rzeczy jest to oczywiście uproszczone, a ja... Odsyłamy Państwa do materiału pisanego, prawda? No właśnie, rozmawialiśmy o tym, że wraz z tym materiałem filmowym będzie także materiał artykuł. Taki... pisany, tam 20 stron. Trochę głębszy, z wykresami i tak dalej. I tam będzie też takie jaśniejsze określenie. Będzie można znaleźć wiele z szczegółów i prześledzić tą koncepcję. Dziękujemy Państwu i gratuluję wszystkim, którzy wysłuchali nas do końca. Ja także dziękuję za cierpliwość i polecam. I do usłyszenia. Do usłyszenia.